jedwab, błyskotki i dwie ślicznotki. Oto składniki, które wybrano do stworzenia okropnego duetu, czyli fasjonistek. Bianka i Barbarzyńska były najlepiej ubranymi złodziejkami w Townsville. Miały obsesję na punkcie sławy, dla której były gotowe na wszystko. Niedawno wyszły z więzienia i chcą od teraz czynić dobro na świecie. I mają wynalazek, który to potwierdza. Czy aby na pewno przeszły na stronę dobra, dowiecie się w dzisiejszym odcinku zupełnie nowej drogi. Fasjonistki są dobre? Nie kupuję tego. Właśnie, raz staniesz się złoczyńcą i już zawsze nim będziesz. Brawurko! Nie zrobiły nic złego, od kiedy wyszły z więzienia. Nie możesz wsadzać ludzi za kratki tylko dlatego, że ich nie lubisz. W brawurko Sylwanii bym tak mogła. No dobrze, fasjonistki. Pokażcie, co dla nas macie. Jak miło, że pan pyta. To koniec więzienia i możemy wyjść z cienia! Przedstawiam wam nasze smoothie. Wygląda jak zwykły szalik. Ach, wiem. Ale czy szalik można nosić w ten sposób? Patrzcie tylko na to! Wygląda jak maska ninja! Każde smoothie jest w 100% fasjonistyczne, a wszystko jest w 30-stronicowym biznesplanie! Wzbogaconym o wykresy, tablice i nasze własne selfie! Jejku, doskonale wykorzystały diagramy! Wiem, ale jaka jest ich szacowana wartość netto? Kupując jeden szalik z naszej oferty, drugi oferujesz pieskom z wyspy szczeniaczków. Że są dostępne w naszym sklepie? Właśnie, od tej chwili. Jeśli sobie go nie kupisz, ludzie będą się z ciebie śmiali. Leć go kupić! W tej chwili! Profesorze! Kupisz nam go? I nie zapomnij strzelić fotki ze smoothie, a potem jej otagować. Hashtag! Wygląd jest najważniejszy! Wygląd jest najważniejszy? Przecież to okropne hasło. Na pewno wam tego nie kupię. Ale profesorze! Dziewczynki, nie powinnyście żyć według tego motta. A jeśli te smoothie do tego namawiają, to nie powinnyście tego wspierać. Rozumiecie, co mówię? Nie, profesorze. No już, rozchmurzcie się. Jestem pewien, że inni rodzice mówią dzieciom dokładnie to samo. Nie macie smoothie? Jesteście uczulone na fajność? A w ogóle, nie zapomnijcie jutro o zebraniu szkolnej rady. Tak, racja. Bójko, musimy pogadać. Nie wierzę, że wyrzucili mnie ze szkolnego samorządu. Nie mam przyszłości. To wszystko przez to, że nie mam... Smoothie! Zapraszam do kupna szalika fasjonistek, bo wygląd jest najważniejszy. Proszę, proszę, a czy to nie moje małe atomówki? O, cześć, fasjonistki. Właśnie podziwiałyśmy wasze smoothie. Tak, spoko, że działacie legalnie. O, ha, ha, ha. Naszą mroczną przeszłość zostawiłyśmy za sobą. Żeby to udowodnić, chcemy wam wręczyć darmowe smoothie. Ale czadzior! Nie, dziewczyny! Przecież wiecie, że nie możemy ich wziąć. Profesor wyraził się bardzo jasno. Oj, błagam. Tatuś udziela wam porad modowych? To wcale nie tak. Chodzi o to, że to jest symbol... To jest prestiż. Słuchaj, kotku. Jeśli chcesz zawojować ten świat, musisz się odpowiednio ubrać. Wow, pani prezydent Bójko, cieszę się, że przyjęliśmy cię z powrotem i wybraliśmy na przewodniczącą. Pani prezydent, dzwonili z NASA. Jest pani taka super i wspaniała, że uczynili panią prezydentem kosmosu. Oj, ma pani gościa. Bójko, moja słodka, mam dla ciebie pokojową nagrodę Nobla. O, nie wierzę, to już piąta w tym miesiącu, ale nie dziwi mnie to. Z moim smoothie jestem gotowa na wszystko i jestem modna. Dlaczego się śmiejemy? W sumie to chyba takie smoothie nam nie zaszkodzi. W końcu chodzi o przyszłość kraju. Powiedzcie, wygląd jest najważniejszy!